Witam Państwa, Michał Bugno. Znajdujemy się w Gdańsku na turnieju finałowym Coca-Cola Cup, a naszym rozmówcą jest ambasador projektu Robert Lewandowski. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Robert, rozmawiamy na tydzień po meczu z Gruzją w ramach eliminacji Euro 2016. Powiedz, czy przez ten tydzień ile razy byłeś pytany o hat-tricka klasycznego, którego strzeliłeś w końcówce meczu? Na pewno kilka razy byłem pytany, ale tak wracając do tego meczu, to na pewno tak na zakończenie tego sezonu fajny wynik, fajne zwycięstwo, choć zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze wiele pracy przed nami, aby uzyskać ten awans, więc pomimo tego, że wygraliśmy 4-0, to twardo stąpamy po ziemi, bo jeszcze tego po prostu awansu nie mamy. Te eliminacje układają się niesamowicie dobrze dla reprezentacji Polski. Po 6 kolejkach jesteśmy liderem. Mamy fantastyczny bilans bramek, 20 strzelonych, tylko 3 stracone. Ty jesteś liderem klasyfikacji strzelców całych eliminacji. Z czego wynika to, że drużyna, która w ostatnich latach trochę zawodziła, w tych eliminacjach spisuje się rewelacyjnie? Znaczy, jeśli mówimy o tych statystykach wszystkich, to w tym momencie dla nas osobiście to nie ma kompletnie znaczenia, bo jako drużyna naszym celem jest awans, a tego awansu, tak powiedziałem, wcześniej nie mamy. Na pewno w jakimś stopniu można się cieszyć z tego, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, jaki jest główny cel. I w tym momencie to, że strzelamy dużo bramek, w ogóle, że sytuacji mamy dużo, to też na pewno zmiana w jakimś stopniu taktyki. To, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, co ma zrobić na boisku, wie, jak się poruszać. I chyba przykład, ten mecz z Grucją był idealnym przykładem, że w pierwszej połowie mieliśmy 5 sytuacji spokojnie, po których mogła paść bramka. Okej, nie udało się. W drugiej połowie zdążyliśmy do znowu, żeby strzelić bramkę i strzeliśmy 4, więc mi się wydaje, że jakiś czas temu przez całe 3 mecze może byśmy, nie wiem, stworzylibyśmy 5 sytuacji, a tutaj jednak udało nam się w tym jednym meczu, więc ja szukam tych pozytywów. Okej, wiadomo, że skuteczność zawsze może być lepsza, ale pozytywem jest sam fakt to, że stwarzamy sobie tyle sytuacji. Te statystyki nie są najważniejsze, ale jednak robią wrażenie. Ty strzeliłeś 7 goli, Arkadiusz Milik dołożył 4. Widać, że ten wariant z dwójką napastników się sprawdza od samego początku tych eliminacji. Żałujesz, że wcześniej przez kilka lat w reprezentacji byłeś wystawiany jako jedyny napastnik? Na pewno mi osobiście jest łatwiej grać z zawodnikiem, który jest blisko mnie, który też potrafi pomóc mi, ja potrafię pomóc jemu poprzez, nie wiem, ruch, ściągnięcie jednego czy dwóch zawodników i czasami tego wsparcia brakowało i dlatego ciężej nam się grało z przodu. Brakowało tych akcji do tego, żeby złapać tej pewności siebie, że okej, jedna sytuacja, jak nie strzeli się, trudno, spróbując stworzyć kolejną i wtedy może się uda. No jednak ta myśl, że jak się nie strzeliło już w tej jednej sytuacji, no to okej, już więcej sytuacji może nie być w meczu, bo o to może być ciężko. To się zmieniło i wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, każdy wie, o co gramy, w jakim kierunku idziemy i o co walczymy. Ty z piłkarza, który jeszcze 5 lat temu grał w Lidze Polskiej, stałeś się jednym z czołowych napastników na świecie. Powiedz, czy grając w Bayernie na co dzień obserwujesz swoich kolegów z drużyny podczas treningów, podczas meczów i czujesz, że możesz cały czas podnosić jeszcze swoje umiejętności, że cały czas stać ciebie na dużo, dużo więcej? Zdecydowanie tak. I przechodząc do Bayernu, miałem plan, chciałem, żeby tak właśnie było, że jednak te moje piłkarskie umiejętności się podnosiły i ja osobiście to czuję, że jednak przez ten rok cały czas poprawiałem się, stałem się lepszym piłkarzem i cieszę się, że udało mi się to zrobić w tak krótkim czasie i tym bardziej zdobywając w pierwszym sezonie mistrzostwo Niemiec, strzelając wiele bramek, to też dla mnie osobiście jest takim sukcesem i mam nadzieję, że ten kolejny sezon będzie jeszcze lepszy.